Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj będziemy robić pożegnanie z wakacjami. Będzie taki inny zlocik niż zawsze, bo będzie to zlocik taki bardziej rowerowy. Będzie to polegało na tym, że tak, wszyscy kupują sobie rowery. Później z całego miasta jedna osoba będzie jechać autobusem i zbierać wszystkich graczy. I pojedziemy sobie w jedno miejsce i będziemy się ścigać tymi rowerami. Prawdopodobnie pod górę Chillad. No ale to zobaczymy jeszcze, jak to nam wyjdzie. Na pewno będzie można na rowerach fajnie by zrobić taki downhill tymi rowerami. Już nie pamiętam, jak się rowerem jechało. Wiem, że się capsloka cisnęło i się jechało szybciej. Na padzie na przykład możesz maszować A, ale jak na przykład przytrzymujesz A, to wtedy masz taką spokojną jazdę, że postać tak. Nie szarżuje, tylko dupę sadza na siodełku i normalnie jedzie. Ja bym sobie pojechał ciuchy zmienić tylko. Nurkowania ten taki. No bo nie znalazłem takiego stricte ale to wiesz, no właśnie, ale to wygląda jak taki strój. Ja lata. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale ja też kiedyś wykorzystywałem, na przykład wykorzystałem sobie kiedyś ten strój do nurkowania. On nie ma wtedy tego jak w punku, tylko to jest taki kombinezon. Jako strój wyścigowy. Aha. Idę się przebrać w jakieś ciuchy rowerowe. Nie wiem, mam trochę kasy, mogę coś pokombinować. Cholera, nie wiem jak ubrać moją masówkę na ten rower. Na pewno będę musiał dać jej jakiś kask. Ale chciałbym taki bardziej może strój właśnie sportowy jej dać. Ja tutaj widzę takie... Może to jest takie sportowe? O, na biało może niech będzie, dobra, jest super. Górę mamy, taki strój sportowy. Taki... ciepły trochę, no nie? Ocieplany. Tak może być jej ciepło. Zobaczymy, teraz spodnie. Zobaczmy, leginsy, tak, weźmy sobie może leginsy. Ja wiem, czy takie sportowe na rower nie bardzo. Od razu się w łańcuch kręcą, nie? Takie szerokie. No dobra, to mamy. Teraz nakrycie głowy trzeba zmienić. Przydałby się jakiś kask. Tu mamy, nie, to zdecydowanie. Nie, no i chyba. Chyba git. Chyba jest kit, tylko muszę znaleźć nakrycia głowy. Kaski chyba będą przy plaży. Dobra, pojechały dwa. O, same rowery tu zostały pod sklepem. Ej, już autobusu nie ma, Luseksa. No nie, dobra, to jadę rowerem. Gdzie jest mój rower? Albo już tam. To jadę już w kierunku plaży w takim razie. Są ścieżki rowerowe w Los Santos, tylko bym musiał sobie kaski jeszcze kupić. To chyba w tych nakryciach głowy przy plaży jest, nie? Tak. No właśnie, ja tam szukam. Jakie drogie to. Część zablokowanych mam jeszcze. Jaki kask sobie wybraliście na rower? Żaden. Budowniczy. Ten pierwszy. Kozacki. Ja sobie czapkę kowbojską. Dobra, faktycznie są te kaski. Już wychodzę, kurde. Dobra. Ups. Kierowca autobusu ma tak dobre przebranie, jakby to jakiś bot był. Wygląda faktycznie jak kierowca autobusu. 15 osób. Czyli co? Jedziemy sobie na plażę i na plaży wsiadamy w rowery i jedziemy? Czy jaki jest plan? Jeszcze nie wiem, musimy odebrać. Bardziej myślałem, że ten, że najpierw byśmy pojechali tym autobusem, gdzie się w okolice obserwatorium. Czemu on od razu ucieka? No. Stamtąd są ścieżki i dopiero byśmy pojechali gdzieś rowerami. Aha. A skończylibyśmy przy plaży, gdzie można by było zrobić jakieś pseudo-ognisko i wystrzał na tą hydrauliczną. Albo możemy zrobić imprezę na przykład. Znaczy praca hydrauliczna jak najbardziej też, ale jeszcze dodatkowo imprezę tym takim autobusem z głośnikami. No. Możemy spróbować coś takiego robić, tylko taki prosty, że na przykład robimy skradanie i chodzimy w bok, lewo i prawo, nie? Na przykład synchronicznie. Na zewnątrz. Ich tam w ogóle czwórka taka. A będziemy w nocy startować z tym maratonem. No trochę lipnie. Będzie zimno. Poleciała, my nie możemy. Ja się tylko zastanawiam jednej rzeczy, czy faktycznie rower się sprowadzi, jak się go przywoła. Tak. Przez menu. A, na luzie. Tak, sprowadzi się. Bo to już żeśmy te sprowadzili. Ja nie wiem, czy aha. Ja to wyjadę. Bo przez telefon go się nie da zamówić. Tak jakbyś dzwonił do mechanika, to Luzek, ci nie dostało. Ja nie podjadę. Ta muzyka. Ej. Trzymaj mi czapkę. Ale patrzcie, przynajmniej na pierwszoosobowy mamy okazję popodziwiać. Zobaczyć, kto jest w środku, pomachać komuś. Kurde, nie mogę za ciebie.
Zaleci na mnie spogląda, kurde. Aż mnie zarumienił. To masz nie wiadomo gdzie nawet. Nie no, z tyłu takie autobusy mają. To ile nas tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jedziemy z prędkością światła. Musisz slalomem jechać, żeby ten, żeby dał radę do przodu. Takie pakerskie kółeczko, redukcję mu zrób, no. Wysiądźmy, bo my też swoje ważymy. Wysiadać i tak. Moglibyśmy zrobić taką akcję, że wszyscy wysiadamy i pchamy pod górę. Ktoś wysiadł i na... Ciekawe, kto pierwszy będzie. Ci co na piechotę czy autobus? Ej, patrzcie, wyprzedzają autobus. Dobra, ale pomyśl sobie, jak ich nogi muszą boleć. A my no płacimy tak za luksus. Ale kto płaci? Faktycznie. Boże, ale nie płaci. Mam nadzieję, że jak wysiądę z autobusu, to będę miał kask na głowie. Wręcz, jak oni będą za szybko biegać, to wiesz, nie możesz ewentualnie na... No i co teraz? Jeden pobieg na skróty widziałem. Żelek w górę biegnie. Jeszcze będziemy na nich czekać, bo chcieli udowadniać. Ej, faktycznie rowerem byłoby szybciej tu podjechać, nie? Rowerem? Ale jakbyś sobie strój na motocrossa ubrał. Dawaj go tam przejeść przy okazji, dobrze. Chcieliście? Dobra, robimy zbiórkę. No i ładnie. Przy Vic Play. O, zdjęcie się zrobi. A Lutek też ma już swój kombinezon. No, mam kask. Może nie taki typowy, ale wystarczy. Ej, to co się postawimy? Ale... Śmiesznie to wygląda. Na ziemi. No ej, co jest mi rower zamknięty? Bo masz kapsle włączone. Nie, właśnie nie mam. Dobra, spróbujmy się tutaj ustawić przed szlabanem, tym takim metalowym. I zaraz startujemy. I wszyscy będą też bardzo fajnie. To zaraz wygląda. Ogarniemy, dobra, to jedziemy sobie na do tego skrzyżowania na wprost i potem w lewo. Startujemy, no. Tak potrafimy tłumaczyć, do skrzyżowania i w lewo. Może, ej, może nie jedźmy na kartę. Ja to... Skrzyżowanie i w lewo. Ile ludzi. A ja dołem pojadę, bo to jest to sama rzecz. Chociaż nie, bo to będzie lipa. Ja sobie pojadę jednak górą, żeby do ujęć mieć. Ja. Można ten mały karabinek z roweru. No. Który z samochodem jedzie? Na dole tam jakiś samochód w tunelu jechał. Kurde. Fajnie to wygląda. Szkoda, że jest ciemno. Jak cicho, nie? No tak żeście się zbierali, no to... Cicho, bo bez radia. O, jak się świeci. Chciałem będzie... Kubo radia, to jest komputer. Już ktoś strzela do tej piłki. Ej, ona się zdublowała. Faktycznie, u mnie też. Dwie piłki są. O, bez kitu. Co jest? Trzy są. Trzy. Cztery. Oj. Mnie... O, cztery piłki są. U mnie trzy tylko. Zaraz gremy. U mnie trzy są. To chyba jak ktoś podjeżdża, to ona się respi. Biegniecie za piłką? Uważaj, bo spadniesz. Dobra, ej, nie obijajcie się, please. O, jakie ładne widoki. Co to jest napisane? To jest napisane, że nie ma tutaj parkingu. Mam gay. Co? No to... Gdzie jest napisane? Nie ma ognia. To jest figurka do zebrania. Zebrałem ją, to jest pierwsza figurka. No, to jest jakaś coś nowego chyba. Nie, to jest już starty. A, dobra, nieważne. Jest 1 na 100. No, patrzcie, jaki ładny widok. Przy tej 19 na 100. Górka ciekawsza. Dobra, jaki mamy plan teraz? Teraz w dół? Teraz. Ale fajny ktoś pomysł miał ze świecącymi butami na rower. Super to wygląda. Ej, czemu o tym nie pomyślałem? Dobra, teraz nie wyprzedzajcie. Trzeba w lewo, o i tutaj. I stąd trzeba najszybciej jak się da, bo na końcu drogi jest hopka, a aha, kto nie przeskoczy, to ma lipę. To i tak nie przeskoczy. Nie wiem dlaczego. Ja tak daleko nie spotkałem jeszcze. Jadę. Czemu ja jadę o tyle wolniej, mimo że maszuję? Nie wiem. Tutaj była to fajna misja z Trybury. Op. A tu jest skok kaskaderski. A faktycznie, bo się nie przeskoczy przez ten. To co się stało? Co się udało przeskoczyć? Mi się nie udało, ale... Nie, też nie. Nie widziałem. A udało ci się przeskoczyć?
Nie, mi nie, ale tam chyba paru osobom tak, nie a, wiem. A, to nieźle. Nie. Samochód nie mógł przejechać tyle rowerów. Okej. Okay. Jo, jest widok z tego kasku. Ale bajerancki jest. Po co wychodzić z domu? No. Ludwik, weź sobie odpędzić spację i ósemkę na ciebie numery. Światło, bo czasami są na koncertach. Telefonem się światła robi. Pyk! Jezu. Ja to jest, bez kitu. What? Zlagowały się rowery, ty. A nie, już się mogę wyjść, idziemy. Czekajmy na resztę. Tutaj tą drogą. A gdzie my w ogóle jedziemy? Na... tą drogą w kierunku lotniska. Tam będzie taka ścieżka, jakby przez którą praktycznie nigdy się nie jeździ, bo jej jakby GPS nie zaznacza. Wszyscy na pełnym gazie. Odejdźcie. Ej, w ogóle zobaczcie, zwróćcie uwagę na klamki w tych drzwiach. Płaskie? No właśnie nie, jest tak i płaska, i taka wypukła. Tekstury źle nałożyli. Zrobili wersję dla Xboxa 360 i dla PS4. Jest dzień! Jest dzień, co jest? Ej, teraz jest jeden problem. Jestem pijany i nie wiem, który to jest. Nie biorę tu śledzę. Kurde, ta gra całkiem nieźle wygląda we mgle. Nie, jak w Project Cars. No tam jest niezła zima. Znaczy w Kalifornii w sumie nie powinno być zimy faktycznie, bo tam jest 20 stopni, to tam nie ma śniegu. Ale jechałem na Nürburgring na torze w zimie i też nie było śniegu i drzewa miały liście, no to... A akurat zajdziemy jakąś tą miejscówkę tych... Nie, o, tutaj triki. Nazywają. I wtedy tam się zaczyna już ścieżka. Jaki gang, zobaczcie ty. Ja was nie mogę dobrać. Uwaga na autostradę! Ale ktoś się oberwał. Pik. Tu w sumie nie trzeba jechać drogą, bo tu jest taka dolinka, raczej wąwóz taki malutki. No tutaj. Tam chyba się rzeka, nie? Albo coś w tym stylu. Chyba będzie rzeczka jakaś, ja sprawdzę jak to wygląda. Na razie ktoś z samochodem przyjechał. Żeby w lewo tutaj skręcić. No tutaj fajnie się jedzie w tym. Kurde, to mój pewnie. Bez opony. Od razu. Co wy tam robicie? Od razu dźwięk jakby go wysadził. Ej, bo ten rower jest zepsuty. Zaraz policja przyjedzie i straż. Nie! A ciekawe, czy rower może się spalić. Teraz ja mogę stanąć gdzieś tam z tyłu. Ten dłubie w nosie. Sony Kutkowi na głowę skacze. Widział. A później powie, że to ja, bo... Potem, o, czekaj, komuś rower ucieka. Komuś rower ucieka, trzeba łapać rower. Łapie rower. Maszka? Czekaj, złapałem rower, złapałem ci ziomek rower. Musisz skakać. Tutaj stoję przy tym rowerze twoim. A ty chyba widzisz go na mapie, nie? Nie jest kradziony. No ja właśnie jeden próbowałem łapać. To już lepiej ty. Wiesz co, może będzie tutaj gdzieś na tym, na górze jakiś rower taki do zabrania. Dobra, dojeżdżamy do was, mieliśmy małą awarię. Też właśnie się Zetkiewiczowi tak sturzał rower. I on tak bardzo szybko spada, ja próbowałem zategować go, ale się nie dało zatrzymać. No on strasznie szybko, w 3 sekundy już jest, kurde, nie wiem. Na dole przy wodzie sami. 3 sekundy już go nie ma. Nie da się tego zatrzymać. No. O, oni już tam są na szczycie. Ale widok tutaj jest, ja pierdziut. Jak się tam zatrzymasz, to będzie fajnie, ale jeszcze fajnie będzie, jak będziemy zjeżdżać, mówię wam. Jeden lata w ogóle. No. Wow. Jak się nazywa ten Instagram? Pewnie pozwolę cię wspomni, Lucek, albo tam w evencie, albo w ogłoszeniach. I to tutaj po prawej fajnie to widać. No. Ale jeszcze fajnie będzie, jak zaczniemy po prostu zjeżdżać tym grzbietem góry i się po prostu fajnie jeszcze wykadruje zdjęcie. Jak będziemy jechać jeden za drugim najlepiej. No.
To co? Jeszcze tam ktoś został z tyłu. Maciek zbiegał po rower na sam dół. Będziemy czekać, jeszcze jedziemy. Gdzie on tam jest? Jak daleko? Obie na wjeżdżaniu. Wjeżdżaj pod upas. Ja też robię. No! Pod jeszcze z tych kamieni na plażę! Co jeśli ktoś nie użył? Oj, tutaj teraz. Ej, no nie pedałów już, Wiki. To wystarczy sama siła grawitacji. Pamiętaj, im człowiek cięższy, tym szybciej się rozpędza. Ej, czemu wy tak wyskakujecie? Gdzie oni tam pojechali? Pojechali na wprost. Proszę, zahamowałem. Boże. A tutaj trzeba trochę pokręcić. Samochody. No, no, coś ciekawego. O kurde, źle. Ops, muszę wyskoczył, co to było? Skok. No, właśnie, ja też mam pod spacją. Ja tego tak podskoczyłem. Co to było? Sor, zaczyna się robić nocka. To sobie lepiej sobie nałożę, nie wiem skąd, ale trzaskę sobie znikąd. Kurde, nie wywracaj. Może nam ten... O nie, jaką tu się prędkość nabiera. Jaką tu się prędkość nabiera. Ja no. Nie mam rady. Faktycznie. No i jesteś. Dobra, nic teraz nie idzie. Skręćmy sobie tutaj kawałek. Jak skoczył! Skubany! Teraz na tej wąskiej drodze, znaczy ścieżce, to tak niebezpiecznie. Kurde, chuj Sonik na głowę wskoczył. Ja wiem, trzech tam wariatów widzę, że na przodzie. Fajnie wyglądają światełka, jak się spojrzycie do dołu. O, właśnie W, ty jesteś na dole. Ale fajnie wyglądają takie światełka przy tych rowerkach, jak się patrzy z góry. Chłopaki, czekaj. Wiecie, bo my chyba... albo... Nie, dobra, normalnie. Majkowy. Sonik w tym żółtym kasku, jak czepek wygląda. O kurde, już nie daję tu rady. Ty, jak się fajnie wskakiwało po tych tutaj, takie były nierówności. Ja sobie przez każdą z tych trzech górek przeskoczyłem. O kurde. Uuu. To sobie... Lucek zadriftował, ej, rower! Nie rób ralu, nie? Teraz byleby rowera nie stracić. Słyszę go, słyszę go! Mam go! No nie! Jest, zapałem! O nie, nie w tą stronę! Nie, kłopak! Sam zjesz! Sam spadłem! O, jest! Zatrzymałem go! O nie! Iiii! Jako zapiernicza! Dobra, mam ten rower. Dobra, to było. Mamy to, nie, mamy to. Prawda, wybije się, nie! Jakie polowanie! O, ciekawe, gdzie się zrespisz teraz. O, zrespiło mnie bliżej, no i dobra. Za dużo pączków. Nie! Ja ogółem fiknąłem na plecy, dlatego że chciałem skoczyć, ale kiedy postać się przymierza do skoku, to nie może w tym momencie przyspieszać i pedałować. I w tym momencie już miałem za małą prędkość. No. Dobra, jestem, przejechałem. Zapraszam tu na górę. Że mnie teraz pamiętam, gdzie jest twój rower zostawia, a tutaj przy skałach. Może... No nie strzelać, Flar, bo tu mi zaraz... O, jak on mnie podpali, kurde! Co to tu leci? Ale mówię, no ja nie mówię. Tu jakaś hydra leciała. No. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że jak jeśli bym teraz rzucił na ten dach koktajl Mołotowa, to ten dach jest łatwopalny. Co ty? Coś on wygląda na metalowy. Tak, ale taka jest logika w tej grze, że jeśli go podpalicie, to on zaraz zacznie cały płonąć, jakby był drewniany. Tutaj jest mina, jakby coś zapisać. Wiem, jaki możemy zrobić challenge, choć to jest bardzo ryzykowne. Kiedyś żeśmy się bawili na chilliard, że trzeba było wskoczyć po prawej stronie, Lucek, masz od siebie. Te teraz są za tobą, o tutaj. Są te takie, nie wiem, to są takie stalowe... Anteny. O kurde. Ale na to da się wskoczyć, ale tam niżej. Cały challenge polega na tym, żeby wskoczyć na tą półkę niżej. Aha. Ale jeśli się zabijesz, to może być tak, że już nie wejdziesz z powrotem na górę, więc... Co to tutaj leci? Faktycznie. Ja dostaję ten, zaliczę mi pieniądze tam, w zniszczeniach, jak kogoś się tu uderza. O! Dobra, to ja też. Ale ja widziałem, kto bo podpatrzył i tylko czekałem, kiedy ktoś się skuci.
Ale po co to było? Widzisz, po czymś rowerze wywaliło bramę. Wy to widzicie tak jak ja? Że wywaliło ramę, ale koła zostały w miejscu. I to wygląda zabawnie. No, to mój chyba rower. Tak wybuchł sobie. Ja się nazwę Lemon. Jak jest map L, to ja będę Lemon część. Albo Andrzej część. Ała! Tak właśnie, kto umarł i kto zniszczył się rower? Wręczowi? Chyba Maćkowi. Gdzie mi? Ten rower nie zniszczył. Ja w rowerze. Nie, się nie zniszczył, to mój rower. Nie ma tu gdzieś ten, Pojtoj? Jest tutaj, ale to jest zeskoczy z góry powodu, nie? Chyba, że tutaj na dole, jak się schodzi do tego... Nie wiem, jak to się nazywa taka stacja, przy której dokują te... Jakkolwiek by nie mówić, te wagoniki, to raczej nie dokują, tylko... A nie wiem, jak to się tutaj nazywa. Dobra, to ja idę w kanion się odpać, więc zaraz wracam. To są śmietniki, to takie pisuary trochę. Dobra, mogą mam rower. Po rowerze. Po rowerze, do widzenia, kurde. Kto mi bierze rower? Mostem tutaj sobie, bo... Sonik, nie ruszaj mi tego roweru. Co teraz? Nie. No i tak wygląda nasz zlocik. Mieliśmy jeszcze skoczyć na spadochronie, ale nie starczyło mi czasu, bo niestety u mnie burza jest, a potem chłopaków już nie zbierzemy, bo jest koniec wakacji! I co? No i wszyscy pójdą do szkoły, no albo na studia, albo nie będą mieli tyle czasu. I co? I tutaj mieliśmy sobie skoczyć jeszcze ze spadochronu, albo zjechać downhillowo. Chyba większość osób chciała właśnie sobie zeskoczyć ze spadochronem. Ja nie wiem, gdzie to jest. O! Jakaś figurka, ziom. Jakie rzeczy do zbierania. Pyk, to można sobie zrobić jump. No, także zrobiliśmy pożegnanie wakacji, kurde, no lipaj. O kurde, nie spadł chronu. Shit. Zrobiliśmy sobie pożegnalne spotkanko w GTA na rowerach. Bardzo fajnie było, taka odskocznia. Coś innego niż samochody. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku z GTA. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hejka!